Dzień dobry, nazywam się Oliwier Maśki. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z babcią Anielą. Skąd się wzięła nazwa Nowa Ameryka? Nazwa Nowej Ameryki do końca nie wiadomo, skąd się wzięła. Różne domysły krążyły. Niby zamieszkujący gospodarzy ktoś wyemigrował, potem powrócił z tej Ameryki za Atlantykiem. No i tak i jeszcze różne rzeczy. Byli po prostu emigranci, niektórzy mówią, i do końca nie wiadomo, skąd się wzięła ta nazwa. A kiedy powstała Nowa Ameryka? W archiwach, w spisie, co należały do parafii świętego Marcina w Sierakowicach, pochodzące z roku 1865, tylko wymieniono miejscowości Nową Amerykę i Jagodowo. O innych miejscowościach w sołectwie nie było zmianki. Tak wynika z mapy. Była niby niemiecka mapa Beckendorf. Czy było dużo mieszkańców? Mieszkańców nie było tak dużo, bo wioski nie było. Były domy roztrzęsione po całym sołectwie. Dużo dzieci zostawało w domach, bo nie było takich szkół jak teraz. Nie uczono się, to pomagali rodzicom, dorabiali. A czym się zajmowali ludzie w Nowej Ameryce? Po trochu, wszystkiego. Siali zboże. Nie. Trzeciej, to co myślimy, 12, 13, o 14, o 13 mówili, że oni wojnę wygrają, bez głośniki nadawali, a o godzinie 5, po obiedzie, za 2 godziny to potrwało, głośniki nadawały, że oni przegrali wojnę, oni się poddali, a drugiego dnia koło obiadu u nas było, koło naszym mieszkaniu. Kto pomagał robić babci przy stelażu i wieńcach? Przy stelażu pomagała Rada Sołecka. I razem plotliśmy wieniec na dużynki. Sąsiadki przychodziły. Było bardzo wesoło przy plecieniu wieńcu. Czasami ktoś coś zaśpiewał, ale tam tak. Stelaż to był główny obraz wieńca. Przy wyplataniu wieńca pomagały sąsiadki przy stelażu, Rada Sołecka. Także wszystko razem wspólnie robiliśmy i było wesoło. Co pani czuła, kiedy pani plotła wieńce? Kiedy zaczęłam pleść wieniec, nie wiedziałam, z czego będzie zrobiona konstrukcja wieńca, z czego on będzie pleciony, nie miałam o tym pojęcia, lecz z biegiem kolejnych lat zaczęło mi się to podobać, bo od zbierania dobrych głosów, gromadzenia wielu innych rzeczy powstawał wieniec. Jak to się stało, że zostaliście gospodarzami tej ziemi? Bo to jest gospodarstwo pokoleniowe. Począwszy na nim zamieszkiwali pierwsi gospodarze, był to Kuper pochodzenia Niemiec, a od Kupra przejęli gospodarstwo Leon i Matylda, pradziadkowie, a od Leona Władysław Rozalia, pradziadkowie. I potem przejęli Aniela i Jan Dziadkowie w 1976 roku. Od kiedy dziadek, babci, mąż pracował na gospodarstwie? Dziadek z babcią dziadek pracował od dzieciństwa. Babcia też pracowała, ale na swoim gospodarstwie od dzieciństwa. Dziadek obrabiał końmi całą ziemię, maszyny konne, to były takie mniejsze maszyny. Dużo trzeba było robić ręcznie. Ludziom było bardzo ciężko na gospodarstwie, ale ludzie przedtem byli silniejsi i bardziej silni fizycznie. A czy były jakieś zwierzęta, a jak tak, to jak je hodowano? Zwierzęta w gospodarstwie były różnorodne. Trzoda chlewna, krowy mleczne, gęsi, kury, kaczki, króliki. A, to tak jak teraz ja, ale wróćmy do tematu gospodarstwa. Uprawiano dużo zboża. Siano dla krów było rękami w kubki składane. To była też ciężka praca. Gęsi były chowane do pierza i do mięsa. Z pierza robiono pierzyny, żeby było ciepło. Ludzie się okrywali, ale teraz nie robią pierzyn już, bo jest dużo alergików. A teraz kto się zajmuje gospodarstwem? Od roku 2011 przejął młody gospodarz.
Józef Maszk. Z żoną. Przyjęliście gospodarstwo po rodzicach męża. Ile już na nim pracujecie? Tak, gospodarstwo przejęliśmy w marcu 2011 roku, czyli pracujemy już tu 9 lat. Czy maszyny zmieniły się od czasów rodziców na gospodarstwie? No trochę staramy się kupować nowsze maszyny. Co mąż potrzebuje, to szuka i czasem tam coś wymienia. Jakie zwierzęta hodujecie? Mąż przestawił się głównie na hodowlę bydła i tam jakieś kurki jeszcze mamy. A czy trzeba inwestować w gospodarstwo? No oczywiście trzeba remontować, kupować nowe maszyny, więc to są też inwestycje. A czy jest coś takiego jak pomoc sąsiedzka? Tak, jest bez problemu. Można poprosić sąsiadów o pomoc i działa to również w drugą stronę. Kto zainspirował wujka do grania? Właściwie to moje serduszko, gdyż muzyka była moim hobbem. Graliśmy na harmonijce ustnej, bo wtedy no niestety nie mieliśmy innych możliwości. Kiedy wujek zaczął grać na instrumencie? To jest tak, na harmonijce ustnej od dziecka, już nie pamiętam ile miałem lat. 10 na pewno też grałem. Zaczęliśmy, natomiast jeżeli chodzi o instrumenty dęte, to dopiero jak przyszedłem do szkoły ekonomicznej, później zawodowej, do Kościerzyny, to był rok dokładnie 1968, tak, bo wtedy przeżyłem, rozpocząłem naukę w szkole zawodowej, później technikum i tam moim od razu pytaniem, jak mieliśmy jedną z pierwszych lekcji wychowawczych, pani profesor mówiła, że każdy powinien wybrać sobie jakieś kółko zainteresowań pozalekcyjne. Ja tylko się zapytam, a czy jest kółko muzyczne? Jest, nie wiem, o dobra, to już ja jestem w kółku muzycznym. No i tam otrzymałem oczywiście pierwszy instrument, pierwszą trąbkę. Przy szkole działał zespół taki też muzyczny, gdzie mnie zaraz kierowano do zespołu muzycznego. I tam od instruktora, dyrygenta otrzymałem rozpis, jakie dźwięki na trąbce należy, jakie są w ogóle dźwięki, bo tylko trąbka ma trzy guziki. I mnie rozrysował trąbki i mówię, tu na następną próbę masz umieć na pamięć te dźwięki wszystkie. Nie, no i tak się zaczęło i zacząłem ćwiczyć. No i w muzyce to jest to, że w szkole zdobywa się teorie, natomiast praktyka polega na indywidualnym ćwiczeniu w domu. Także ja moją muzykę zawdzięczam właśnie dwóm muzykom kościerskim, czyli panu Władkowi Szulcowi i Zygfrydowi Daszkowskiemu. To są moi nauczyciele. Prowadzili wielkie arkana muzyki. Jeszcze jednego muzyka, to był niejaki pan Stanisław Kroskowski. On był dyrektorem Domu Kultury swego czasu, też prowadził zespół pieśni i tańca i zaprosił mnie też na jeden koncert w owych czasach, może i środek, wtedy był bardzo modny Dni Kobiet 8 marca, no i zaprosił mnie najpierw na taki jeden z koncertów, bo mówię, Kasiu, przyjdź, tylko jeden koncert zagrasz. Z zespołem ludowym takim wtedy graliśmy, który to był utworzony, przyszedł chyba 70, pewnie 5, 6 rok może. I ten jeden koncert trwał 40 lat. I temu zespołowi zwiedziłem, że tak powiem, całą Europę. Dzień dobry, z tej strony Bartysław Borowski i zapraszam na wywiad z Stefanią Borowską o elektryfikacji wsi. To jak to się zaczęło? Elektryfikacja wsi była w latach 1950-1960 i naszą wioską zajął się mój ojciec Bronisław Borowski. On zebrał ludzi, którzy utworzyli komitet elektryfikacji wsi i ojciec został przewodniczącym tego komitetu, to znaczy wszystkie najważniejsze sprawy były załatwiane przez niego. W dyspozycji jeden samochód i kilku pracowników. Większość przestrzeni pokonywali pieszo. Do czego na początku doprowadzało się prąd? Prąd tylko był montowany do mieszkań. Nie był w tym czasie montowany do obór, do stodół czy innych pomieszczeń. Do czego ludzie na początku wykorzystywali prąd? Motor, silnik do
wykorzystywany do maszyn do młócenia zboża. Kanałem wspomnienie lat dziecięcych, gdyż przez nasze pole rodzinne przechodziła kolej wąskotorowa, która poszła od miejscowości Miechucino aż na Łosienicę, właśnie przez pole nasze, przez pole sąsiadów Borowskich, Grotów, tam Cichoszów, dalej Cybulów, aż na same Łosienice. I to było w latach wojennych, powojennych i tam wożono kamienie. Na Łosienicach były wielkie kamieniołomy i tam były ładowane wagony właśnie towarowe i lokomotywa je ciągnęła do Dąbrzciszewic, tam na stację kolejową i wtedy stamtąd poszło ona dalej. Pamiętam doskonale. Kiedy powstała kolejka? Kolejka powstała w 1928. Trasa kolejki z Ciszewic przez Łosienicę, Jagodowo, Nową Amerykę. A teraz dzwonimy do babci Stani. Mieszkałam w Leszczynkach, bo obecnie to miejsce nazywa się Kamieniczka Huta. Ale kiedyś był adres Leszczynki na tym terenie. Również przechodziła kolejka, to była taka kolejka wąskotorowa, robocza można ją nazwać, bo woziła kamienie, lokomotywa. Ta kolejka była zbudowana prawdopodobnie w roku, jeszcze przed rokiem 1939, to były kamieniołomy w Mojuszu. Kiedy rozebrano kolejkę? Prawdopodobnie kolejkę rozebrano koło lat 60.